pytanie, z jakim ostatnio najczęściej się spotykam przy różnych okazjach, to jak to możliwe, że zawodnik o tak wybitnych umiejętnościach jak Maor Melikson trafił do naszej ekstraklasy? Jak to się stało, że taki talent umknął oczom skautów z całej Europy, że nie gra gdzieś, powiedzmy, w jakimś solidnym klubie Bundesligi czy nawet Ligi Hiszpańskiej środka tabeli, że trafił do naszej ekstraklasy, bo widać, że umiejętnościami wyraźnie odstaje od całej reszty. No, takiego zawodnika jeszcze chyba w naszej ekstraklasie nie było. Tak świetnie technicznego, mającego aż taki wpływ na drużynę. Było wielu świetnych piłkarzy w Wiśle na przykład, czy w Lechu ostatnio, ale jednak takiego jak Melikson, który robi aż taką różnicę, czego pokazał choćby w tych meczach Ligi Mistrzów oby, ale zwłaszcza obu z Liteksem Łowecz. Bogdan Basałaj, prezes Wisły Kraków, tłumaczy to tak, że on po prostu nie chciał odchodzić bardzo długo z Ligi Izraelskiej, że czuł się tam świetnie. Basałaj wprawdzie tego tak nie formułuje, ale wydaje mi się, że taki przypadek Pawła Broszka, który był gwiazdą naszej ekstraklasy, nie miał ochoty nigdzie iść i walczyć. Wolał być pierwszy w Galii niż drugi w Rzymie. Tutaj nie miał sobie równych, zdobywał kolejno tytuły króla strzelców ekstraklasy. No a w końcu, kiedy poszedł, podjął to ryzyko, no to wylądował na ławce rezerwowych w Trabzonsporze. I Melikson bardzo długo po prostu nie chciał się ruszać z Hapoelu Berszewa. Zresztą miał oferty z Szachtara Donieck, z Ligi Rosyjskiej. Tamte tereny go nie interesowały, natomiast kiedy dostał ofertę z Krakowa, no miejsca wyjątkowego dla wszystkich Żydów, z tym niesamowitym Kazimierzem, z tą tradycją, co tu dużo mówić, no i przede wszystkim europejskiego pięknego miasta, wtedy się na to zdecydował. I tak, trafił tutaj, dał się namówić i myślę, że póki co nie żałuje, choć pytanie, jak długo zostanie w naszej ekstraklasie. Moim zdaniem to jest kwestia oby nie tego jeszcze okna transferowego, ale już następnego pewnie tak, bo pokaże się za chwilę w Europie, czy to w lidze europejskiej, to już jest zagwarantowane, że w niej zagra, a może w lidze mistrzów, moim zdaniem losowanie, może nie perfekcyjne, takim byłoby Maccabi Haifa, ale równorzędny rywal Apoel Nikozja, absolutnie do przejścia przez Wisłę, zwłaszcza, że Melikson to nie jest jedyny zawodnik, który czyni różnicę, on czyni największą, ale czy ten Iwica Iliew, widzieliśmy co zrobił w meczu z Polonią Warszawa w ostatni weekend, to właśnie dzięki niemu drużyna zremisowała. Jest Dawid Biton, jest Cvetan Genkow, no i Patryk Małecki. To raz, że Liga Europejska albo Liga Mistrzów, gdzie się Melikson dodatkowo wypromuje, a dwa, że właśnie został powołany wreszcie do reprezentacji Izraela, pomijany przez Luisa Fernandesa bardzo długo, bo też przegrywał rywalizację, no miał za rywala na swoje miejsce w kadrze Yossi Benayouna przez wiele lat z Liverpoolu, ostatnio z Chelsea, ale nie tylko. Miał także, muszę sobie przypomnieć, Birama Kajala z Celticu Glasgow, Birbasa Natko z Rubina Kazań, czyli z drużyn, z którymi dziś Wisła może się równać z racji tej walki o Ligę Mistrzów, no ale wówczas jakaś Wisła Kraków, kompletnie drużyna nieznana dla trenera izraelskiego, został powołany na mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej towarzyski, co nie przekreśla jego jeszcze szansy na grę w reprezentacji Polski, bo trener Franciszek Smuda cały czas marzy o tym, żeby go powołać. Teraz po tych meczach z Liteksem, gdzie cała Polska znów się zachwycała golami Melikssona i grą i jego podaniami fantastycznymi i w ogóle całym Melikssonem, znów postanowił powalczyć o niego. Wiadomo, że Melikson ma polski paszport od stycznia. Jego mama urodziła się w Polsce, w Legnicy, więc tak naprawdę mógłby z miejsca zostać powołany. Długo nie mówił definitywnie nie. No ja widziałem z nim wywiady właśnie na Kazimierzu
na przykład, gdzie opowiadał, że dumny jest z tego, że jest Żydem, że chce grać tylko w reprezentacji Izraela, no ale, przy odrobinie lobbingu myślę, że Smudzie udałoby się go namówić. Rozmawiałem w ten weekend po meczu z Polonii Warszawa z Wisłą z Patrykiem Małeckim, który też mówił, że co prawda on nie jest może najlepszą osobą do mówienia, kto powinien grać w kadrze, a kto nie, bo sam w niej nie gra, co jest skandalem i tematem na zupełnie inny vlog. Ale mówił, że Melikson byłby wielkim, wielkim wzmocnieniem, tylko czy naprawdę chcemy się wzmacniać kolejnym cudzoziemcem, człowiekiem, który znalazłby się w naszej kadrze, dlatego że nie chcą go w jego własnej. To trochę tak, jakby pomijany przez Smudę permanentnie Małecki przyjął ofertę gry, powiedzmy, no nie wiem, San Marino albo z Mołdawii, żeby już szukać wśród naszych rywali grupowych na Euro 2012. Melikssonem jestem zachwycony, cieszę się i oby grał w naszej kadrze jak najdłużej, znaczy w naszej ekstraklasie jak najdłużej, przynajmniej do końca sezonu, a nie do stycznia, żeby wprowadził Wisłę do Ligi Mistrzów, mu życzę, ale jeśli chodzi o naszą kadrę, to żeby postąpił zgodnie z głosem swego serca, tego, co naprawdę czuje, żeby grał dla swojej prawdziwej ojczyzny.